Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Drakonager, a oto przed wami 13 odcinek z serii Zagrajmy w Transistor. Na początek chciałbym dokonać pewnej zmiany, jeśli chodzi o moje funkcje. Mianowicie pomyślałem sobie, jeśli się nie mylę, otrzymałem poradę, że call jest bardzo skuteczne jako cios od tyłu, więc pomyślałem, że można to połączyć z mask i dzięki temu uzyskać jakby większą premię. Czy nam się to opłaci? Zobaczymy. Wypróbować moim zdaniem nie zaszkodzi. Więc tak, przemieścimy to sobie. Zawsze to jakaś premia do obrażeń, a ja i tak staram się atakować przeciwnika w plecy. Szczególnie, gdy jest to opłacalne. A jak to będzie tutaj wyglądać? Przyciąga cel do użytkownika, silniejsza w przypadku odległych celów. No właśnie, pytanie, czy przyciąganie celu do mnie to jest coś, co chcę uzyskać. Usunie grawitacyjne, zasięg przyciągnięcia. Siła przyciągania komórek. To brzmi już lepiej. Dzięki temu w sumie jest szansa na to, że pojawi się mniej przeciwników. Czemu nie? A właśnie, jeszcze jedna rzecz na wstępie. W poprzednim odcinku źle przeczytałem nazwisko jedno i też w sumie wcześniej, jak się pojawiła ta postać, tylko się nie czyta Gailand, tylko Gilland. Jakoś tak się po prostu nie skupiłem na tym, jak to się wymawia, kiedy mówił to nasz towarzysz. Mój błąd, przepraszam was za to. I to w sumie tyle, co możemy na razie zrobić. Tylko się upewnię. Dobra. Graniczniki rozsądnie wykorzystywane. Więc tak, jest tutaj kilka przejść generalnie. No, tutaj raczej nie przejdziemy póki co. Czy jak będę tak klikał bez kilka razy, to coś się stanie? Jakiś komentarz może? Byśmy uzyskali? Coś w stylu... Nie, daj sobie spokój. Nie wiem, czy to ma sens, szczerze mówiąc. Może tego nie przewidzieli? Dobra, 7 razy to i tak dużo. Jest furtka, tu jest przejście, tak? Sprawdziłem, to jest przejście. Ale najpierw właśnie ta furtka. Nowe testy na nas czekają. Także warto zerknąć. O, jest. Spoko, świat się nie wali. A nie jednak. Wręcz przeciwnie. A, jest nasz piesio. Tęskniłem się. Nie ukrywam. Jeszcze do nas wrócisz. Cierpliwość. Co ty jesteś, Zygzak McQueen, czy co? Dobra, ta muzyka na razie może być. W ogóle teraz to inaczej wygląda to miejsce. Takie barwy są jakieś inne. No, to ciekawe. O, właśnie, hamak na początek. Powiem tak, wiem co masz w głowie. Albo w procesorze? No w tym, czym myślisz w każdym razie. Ale pytanie, czy konieczne jest zabijanie? Ja nadal liczę na to, że są to jakieś porządne motywy. W sumie już w Bastionie mieliśmy dobrze poprowadzoną fabułę, narrację, dobrze nakreślone postaci, więc tutaj myślę, też się nie zawiedziemy. No, liczę na to, że zakończenie będzie prawdziwą petardą. Takim naprawdę takim mocnym finiszem. To właśnie będzie. Jeśli uświadczymy takiego dobrego zakończenia. Znaczy, nie mówię tu tylko o takim optymistycznym, ale też po prostu o samej jakości. Tak dla pewności. Test planowania. Próbny, okej. Okay. Szybkość. Do tego wydajność. Tu drzwi nadal zamknięte.
Tajemnicze drzwi. To ci dopiero enigma, co? No. Dobra, lecimy po kolei. Planowanie. Ciekawa jaka zagadka. Czy ja wiem? Widzę tutaj load, czyli naszą bombę. Więc jakby to tak dobrze wykorzystać? Sęk w tym, że mamy tutaj mur, a pakiet tworzy się bardzo blisko. A pytanie, czy możemy podejść wystarczająco blisko? Ha, 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 chyba nie. Dupa, Jasiu. Nie ma tak. Chyba, że najpierw rozwalimy... Też nie wiem, czy jest taka możliwość, szczerze. Zaczynam mieć pewne obawy co do tej zagadki. Chyba, że defekty do mnie przylecą, no ale... Jaka jest na to szansa? Dobra, spróbujmy na razie tak. Okej. Wyszło! Po prostu udało się. Szczerze myślałem, że to skrzanię, a tu proszę. Gold Leaf. Złoty liść. To ciekawy tytuł. Szczerze nie uwzględniłem tutaj w obliczeniach. Znaczy, jak najbardziej. To była wręcz bombowo. To było wręcz bombowo wykonane wyzwanie. O czym to ja mówiłem? Że po prostu nie uwzględniłem w obliczeniach odrzucenia naszej bomby. Zdarza się. Okej. Ciekawa nuta. Taka dość spokojna generalnie. Test szybkości. Ciekawe co tym razem. W sensie jak to będzie wyglądać, bo wiem co mniej więcej nas czeka. O, cóż to jest? Czekaj, to jest Purge, jak się nie mylę, a to Void. Czyli próżnia, tak? A to ciekawe. To naprawdę wygląda ciekawie. Pytanie, jak to działa? Wygląda na taki obszarowy atak. Coś jak... Nie wiem, atak obszarowy? Ale też taka trochę bomba jest? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, szczerze. 64 sekundy, okej. Zauważyłem! Migawki, koguty, aport. Funkcja Void osłabia umiejętności ofensywne i defensywne celów. O, czyli też funkcja osłabiająca, to ciekawe. Aha, czyli to jest takie wsparcie przy ataku. No dobra. Niech tak będzie zatem. To jest w sumie ciekawe właśnie, że instalujemy jednego pasożyta, a potem drugiego mniej więcej. Nie wiem, w sumie... Dobra, nie chcę się powtarzać w kwestii możliwości bojowych w tej grze. Chociaż pewnie tak to jeszcze kiedyś zrobię. Nie Purge, tylko Void. To jest obszarowe. Ergo... nie kumuluje się, a no tak zapomniałem. Ergo... to działa na kilku przeciwników naraz. No, to w sumie dość oczywiste, nie wiem po co to mówię. Mamy ograniczony czas, ale jakoś sobie poradzimy, mam nadzieję. O kur!
Funkcja Wojt może ułatwić eliminowanie wytrzymałych celów. Okej, okay. Bardzo myślę na uwadze, jak najbardziej. Nie, perż, Boże. Trochę mnie myli ta otoczka czasami. Nie wiem, czy nie za bardzo się skupiam na ataku generalnie. Szczególnie, że psy są dość szybkie. Oj kurde, za mocno obrywam. O, to jest to, o czym mówiłem. Funkcja Void działa na kilka celów w danym obszarze. Przydatna rzecz. Ej. Nie, dobrze. Tylko mi po prostu odepchnęło, okej. Okay. Poza zasięgiem. Nic nowego. Znamy to aż za dobrze. To nie jest takie proste to wszystko poogarniać. Szczególnie przy takim nawale wrogów. Jeszcze jest komórka do zebrania. Gdzie mam uciekać? Tam są psy. Dobra, prędzej chyba w tę stronę. Biegnięcie do psów nie jest dobrym pomysłem. Są po prostu bardzo chybkie ogólnie. Szybkie takie. Wiecie, zapitalają na tych swoich czterech łapach. A nie, tu są pieski. Nie fajno. Kurna, wszędzie są. Dobra, straciliśmy Void niestety. Trzeba sobie radzić teraz bez osłabiania wroga. Dobra, nie jest tragicznie, chyba. Jeszcze mamy atak, więc zawsze coś. Ale generalnie psy są strasznie szybkie, no nie ogarniam tego. Tak za nami, kurde, gnają. Jak się od nich odpędzić w ogóle? Nie da się chyba. Może jeszcze komórka jest do zebrania. Chyba spróbuję to jakoś ogarnąć. Jakoś pogodzić te wszystkie obowiązki. Jak na odpowiedzialnego dorosłego przystało. Czy najgorsze jest to, że trzeba go jeszcze dobić tutaj. Ten atak to za mało. Dobra, nie upierdzielił mnie jeszcze. O, jest zdecydowanie na plus. Dobra, tu jest migawka. Jakby tak troszkę się mniej przemieścić. Dobra, komórkę raczej sięgnę, chociaż tak dla pewności jeszcze w razie czego. Sięgnę? Ciężko mi powiedzieć. Dobra, raz kozie śmierć. Dobra, wyluzuj. Radzimy sobie świetnie wręcz. Fakt, że żyjemy, jest bardzo pocieszający. Dobra, jeszcze tylko dobić tego. Już powinno być dobrze. Komórka! Komórka! Nie trafiłem? Bez jaj. Ciekawe, czy zbieranie komórek też jest liczone w kwestii zaliczenia misji. To jest w sumie dobre pytanie. Kurde, byłem tak blisko. A byłem tak blisko, no. Ech. Dobra. Jeszcze raz, na spokojnie. No generalnie zebrać taką grupę wrogów obok siebie. Chociaż w kwestii psów to chyba nie jest jednak zbyt dobry pomysł.
To spróbujmy zwijać. Lecę, lecę, zapierdalam wręcz. Masz mnie za idiotę? No tak, kogut oczywiście bombarduje. Nasza artyleria nie odpuszcza. Musimy tak trzech naraz objąć, ale coś mi tu nie idzie. Czekaj. Nie, to jest percz, Boże. Nie patrzę czasem, no... Maili, no maili mnie po prostu... To złota poświata. Aha, no dobra. Dobra, trudno. Nie można być wybrednym, najwyraźniej. Muszę troszkę mniej przemieścić, to jeszcze można by zaatakować. O. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby to było tyle kundli, ale... No. Sadyzm. To jest po prostu sadyzm. O ludzie. O ludzie. Ostatniej chwili, praktycznie. Z tym tego się zastanawiam. Znaczy, tak mi się skojarzyło ten system walki, ten trip turn, z Watsem z tych nowych Falloutów. Znaczy, wiem, że jest pewna różnica, że na przykład właśnie w Falloutie mamy tak, że nawet w tym trybie takim strategicznym czas nadal płynie, co prawda powoli, ale jednak. Ale generalnie mam takie właśnie skojarzenie, no bo chodzi mi o to, że mamy jakby i tutaj, i w tych nowych Falloutach dwa tryby. Taki tryb aktywny i tryb planowania właśnie bardziej. Coś ten deseń. Przepraszam was za to cięcie, już wracamy do gry. Więc tak, tutaj. I znowu to samo, przepraszam. Zresztą, w sumie i tak tutaj nie za bardzo bym mógł trafić. To zależy, w którą stronę bym poszedł. Dobra. O, tamtą migawkę można dobić. To jest w sumie jakiś plan. Jak na moje, to tutaj jest za dużo psów. No i zdecydowanie. Tak, fajnie. Osłabiłbym ich, tylko pytanie, czy mi starczy na udanie się tam po te komórki. Trochę zawsze będzie. Bo i tak stracę tą funkcję Void, no trudno. Dam z siebie wszystko. Dobra. Lepsze migawki niż psy. Wiem, co mówię. Spokojnie, spokojnie. Gdzie uciekać? Chyba tutaj nie wystarczy. To lepiej osłabić jeszcze. O! Kundel! Głupi! Koguty jeszcze. No jest wesoło. Co za cyrk. Zmyliłem trochę tego psa. Warto, myślę, zaczerpnąć się
W sensie, że wyciągnąć z tego lekcję. Można właśnie traktować jako poradę. Coś takiego. Teraz zabrać komórkę. Luzu, jeszcze zdążymy. Z tego co widzę, to już będą wszyscy. O! Short and sweet. Krótko i na temat. Ciekawy przekład. Gateless. W sumie to znaczy krótko i słodko, ale nie wiem, czy to ma sens. Krótka na temat w sumie nie jest zła. Aż ciekawości zobaczę. Ja zauważyłem, że nie każde wrota są tutaj otwarte. Te mnie zastanawiają. Chyba najpierw odtwarzasz muzyki. Standardowo. Strojowo. Dobra. Test wydajności tym razem na nas czeka. Okej. Okay. Do dzieła. Zatem. Cie. No, co tym razem oferujecie? Dobra. To ciekawe. Albo bierzesz to, albo to z tym. Nie wiem. Szczerze. Dobra. Zaryzykuję. Biorę to na siebie. W sumie na kogo innego miałbym to wziąć. 7 serii. Ale to naprawdę zużywa sporo tego. Ale cios od tyłu jest bardzo mocny, więc... coś za coś. Patrzcie, jak go wyjebało w kosmos! Jak Tom... Łajkę? Się tego pierwszego psa w kosmosie. W sumie nie jestem teraz pewien, jak się ten pies nazywał. Ale nie więcej na tej zasadzie, w sumie. No i w sumie dzięki temu mamy trochę spokoju, chyba. Jak się wydaje. Czy on właśnie uniknął mojego ciosu? O ty chuju. Przerzucony. Czy jeszcze co, jeszcze dalej wywalimy? Ambicje godne Ilona Maska, można powiedzieć. Boom, o tak. To chyba nic nie dało. Z pewnych powodów. Czyli jednak nie można dwa razy kogoś wybić w powietrze w tym przypadku. No dobra, szkoda. Troszkę. Uff. 7 fal wrogów. No jest ciekawy. Zawsze dał mi się jakiś nowy atak. W razie czego. Bounce, crash. Coś właśnie słabszego, tak dla kontrastu. Jak to się łączy ze sobą? Liczba skoków 5, zasięg skoku, osobienie po skoku. Nie do końca wiem, jak to rozumieć, szczerze mówiąc. Także na razie to bym zostawił. No tak, ktoś tu chyba ma jakiś fetysz na psy, nie wiem. Po prostu... wow. Oni wiedzą, jak mi dopierdolić. Serio? Ale czekaj. I tak to się robi. Chociaż niestety nie był to czas od tyłu. Aj, kurde, nieprzewidywalna... nie wiem, jak to nazwać. Trajektoria upadku? Czy coś?
To może być trochę kłopotliwe, generalnie. Ale damy radę. No jesteśmy dobrze w tym, co robimy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurwa, ja tego psa nie umiem unikać czasami. No dobra, jakoś postaramy się przeżyć. W sumie to jest nasz cel. Tak jakby. Ale nie wiem, czy uda mi się go obejść. Starałem się przynajmniej. Wróćmy jeszcze raz. Dobra, liczy się to jako cios od tyłu, więc jest szansa na to, że go zabijemy. Chociaż on się pewnie odwróci. Ciężko mi powiedzieć szczerze. Zobaczymy. A, okej. Okay. Obłęd. Ping. Crash. Redukcja kosztu. W sumie przydałoby się. To nie jest chyba zły pomysł. A tutaj jakby jeszcze czas ogłuszenia, cel narażony. Czas ogłuszenia, cel narażony. No nic innego zbytnio nie wezmę. Z wiadomych powodów. Dobra. Spróbujmy w ten sposób. Śmigawka jest teraz chroniona? Szczerze nie jestem pewien. A spróbowałbym go zaatakować. Spróbujmy. A teraz jednak można w nim nawalać. W sumie można by to wykorzystywać na naszą korzyść. Czyli w sumie... Szybki atak, taki... Aj, kurde, jak chroniony jesteś, co? A, nie ma. Znaczy jest, ale już zaraz nie będzie. Muszę podejść bliżej. Oczywiście, że muszę podejść bliżej. O! Ładnie, ładnie. Pięknie. Dobra, regeneruj się szybciej. Mój ty trybie ukochany. Zauważyłem, że już możemy atakować. Nie no, redukcja kosztu robi swoje. Nie no, ten atak jest bardzo mocny. Zdecydowanie. Tak więc jak ktoś chce iść w obrażenia, no to chyba pozycja obowiązkowa. To jest, kurde, problem, bo... Musimy zrezygnować na przykład z Crash. Przypomnę sobie, co to dawało. Czas ogłuszenia. Przydatna rzecz. Szczególnie przy psach. Jakbym to dał? Większy zasięg. Czyli nie muszę tak blisko podchodzić. To się przyda przy właśnie... Ataku i odwrocie. Tak, przy takiej strategii, taktyce. Planie. O, może tak to lepiej zabrzmi. Chyba, że ewentualnie jeszcze... Obrażenia maksymalne. Jakby tych obrażeń już było mało, co? Czyli albo idziesz w zasięg, albo w obrażenia. Zresztą i tak w sumie podchodzę, co jest ryzykowne. I tak pewnie zapomnę w trakcie o tym większym zasięgu, więc już niech będzie to. No czemu by nie? Nie jest zbyt uczciwe atakować przeciwnika, który nie może się bronić, ale... Oj, kto mówił, że jestem mega uczciwy?
nie przypomina sobie, żebym cokolwiek o tym mówił, tak szczerze. Także no, myślę, że możemy sobie trochę podswaniakować. Zabawić się trochę na moich zasadach w sumie. W sumie to jest mój let's play, moja rozgrywka, więc kto mi zabroni. Skoro przeciwnicy mają przewagę liczebną, to ja mogę mieć przewagę w sprycie chociażby. I tak to się kręci. Nie no, ale brak psów jednak robi swoje, bo psy to chyba moi najmniej lubieni przeciwnicy. O kurde, ty, to jest dobre, to jest zajebiste wręcz. Dobra, chyba przestanie być chroniony w tym momencie. Nie no, warto było to wybrać. Jedna migawka przeżyła, ale to się powinno za chwilę zmienić. No kurwa! Co za sukinseństwo. No trochę. Dobra, zdrowia mamy dość dużo, więc jakoś sobie poradzimy. Ten zasięg to jest jednak fajna rzecz. No próbuję, człowieku! Mieczu, przepraszam. Człowieku w mieczu, nie wiem. A, kurna, fajnie. Jeszcze mnie zaatakował. A to sukinsyn. A nie, w sumie to nie jest obelga, bo to pies po prostu. Spark. Zainstalowałbym to tutaj w sumie. Liczba cząstek na trafienie, liczba skoków, parze ewentualnie. W przypadku ataku tworzy kopię. Neutralizacja obrażeń. No, to jest dobre jako pasywne. No i to na razie tyle. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Musimy sobie jakoś poradzić. Jeśli ktoś mnie kiedyś zapyta, czemu nienawidzę psów w tej grze, no to niech obejrzy ten odcinek chociażby. Boże, czemu ja to zrobiłem? Przecież to nie działa. Zapomniałem o tym trochę. O kurwa, jaka sfora! Ja pieprzę! Ale mamy coś niezłego. Generalnie. Chociaż czekajcie, może najpierw... O, bounce. To jest jakiś plan. Kogut 2.0. Świetnie, świetnie. Nie no, ale jako atak obszarowy to jest zajebiste! Kurde, ale żeś wpakował, ja pierdzielę. A ile ty masz zdrowia? Ciężko mi powiedzieć. A może inaczej. Ten bounce to jest teraz... się rykocze od bounce jest dość słaby, ale atakuje kilku przeciwników. Dobre to by było na kilku słabszych przeciwników. To zdecydowanie. Cześć i do widzenia. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak tutaj unikać ataków tych zwierząt. Chyba zaraz oberwę aż za mocno. Te psy nie są głupie. Dobra, jeszcze nie jest za późno. Szczęście. Trzeba mieć radę, nie za szczęście. Teraz pierwsza moda ataku, w razie czego. Piąta seria, jeszcze tylko dwie, jeszcze tylko dwie. Albo aż dwie. Ja też cieszę, że nie każą mi tego przeżyć na jednym pasku zdrowia. Cios od tyłu będzie dzięki temu mocniejszy. Czekajcie, bo teraz... redukcja kosztu, no też mnie kusi, no.
To naprawdę kusi, żeby to mieć nadal. Dzięki temu mam po prostu większe możliwości. Wiadomo, cios od tyłu. Chodzi po wyeliminowaniu celu, szybkość ruchu. W sumie. Dzięki temu będę mógł lepiej uciekać. Przynajmniej jestem szczery. Słaby kurde był ten bounce, no. No ale no co, no. Co innego mogę wybrać? No, mogę tego nie brać ewentualnie w sumie. Nikt nie każe. Obrażenie cząstek ledwo 5, no, no właśnie. To jednak podziękuję. Dobra, myślę, że takie połączenie jest dobre. Tak, wiem, że mam jeszcze punkty pamięci. Tak, proszę mnie odłączyć, ja sobie poradzę. Oho, obrońcy. Nie na mojej warcie. O, dokładnie! Dobrze, cieszę się, że mnie rozumiesz. Pomimo wszelkich starań, nie potrafię porządnie uciec psom. Czasem je trochę zmylę, żeby tak zawróciły, ale to jest dość rzadka sytuacja. Też niezbyt to pomaga generalnie. No ale zawsze coś. Jak więc widać, nie tylko mój pies dobrze sobie radzi w boju. Tego dobić. Tego to by się przydało dobić. O i tak. No powaleni jacyś, no. Ktoś tu za bardzo lubi psy. Chociaż Luna jest po mojej stronie. Zawsze to jest jakiś plus. Sytuacja jest nie za ciekawa generalnie. Kurczę, że też kogut jest oddalony. No dobra, zniszczyć psa. Byłoby miło, tylko... Nie chciałem się ruszyć. Dobra, może po komórkę udamy się w następnej kolejności. Najpierw zniszczyć właśnie tego kundla. Chroniony jest tymczasowo. Wiera nie uwzględnia tego, że obręcz zostanie zniszczony. No i to był bardzo dobry ruch. Moim zdaniem trzeba uważać na te... Cosie. Nie no, ja to jestem chyba jednak dobry w tę grę. Przynajmniej mi się wydaje, no ogarniam sody dość dobrze, więc dobrze wykorzystuję ataki, więc też uważam, że jest dobrze. O! To się przyda. Poproszę. Będzie można łatwiej się ewakuować. Przemiotek użytkownika, studnia grawitacyjna. Ej, spróbujmy w sumie. Koło aktualnienia. Bo w sumie czemu nie? Dobra. Ostatnia seria. O, on powiedział wave, czyli fala. Czyli jednak faktycznie to się nazywa fala. W oryginale przynajmniej. Mocny kurde jest. No, no właśnie. Znaczy, czekaj. Tutaj się chyba jeszcze tworzy obrońca. Już nie wiem, szczerze mi się wszystko... Niespodzianka, skurwysyny. A, no tak, oczywiście. Wszystko ładnie, pięknie, tylko jeszcze trzeba mieć to włączone. Żeby z tego dobrze skorzystać.
Aj, tak blisko. A tak daleko. Damy radę. Jeden punkt zdrowia. To jest kurwa dopiero. Nie no, teraz jest lepiej. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Kto tu kogo? A ten tego? A ten tego? No ten tego, no. Że ile to jest przeszkód czasami, się może trochę pogubić w tym wszystkim. Chyba muszę jeszcze tego zaatakować osobno. A nie, jednak nie muszę. Wcześniej czemu tak to wyglądało? Jakbym musiał. Może nie musiałem. A ty myślisz, że co ja robię, ćwoku? Nie, to było dziwne. Generalnie lubię psy, ale w tej grze... No, nasi przeciwnicy są bardzo... irytujący. No, potrafią nam dopiec. Czy też może dogryźć w tym przypadku. No, zawsze trochę łatwiej. Cudownie się tutaj walczy. Coś ten zasięg jednak... W sensie atak nie objął swoim zasięgiem. Z jakiegoś powodu. Czy ja to źle zinterpretowałem, czy co? Szczerze teraz nie wiem. Czasem chyba są pewne błędy tutaj, generalnie, mam wrażenie. I ta sobie agresywna jest nawet ciekawa w sumie. Komu? Mi czy wrogowi? Jak najbardziej. Brawo. Forecast. No, to są te najdłuższe wyzwania generalnie. Ale warto dla tych... Warto dla tych punktów doświadczenia. O, dynamiczny kawałek. Takie w sumie lubię najbardziej. Dobra, na razie to tyle. Jeszcze przed nami nie jeden test, moi drodzy. Ten test próbny, no jakoś nie wiem, jak się za to zabrać generalnie. Przypuszczać w internecie, jak dobrze atakować. Może jeszcze wam to pokażę, ale niczego nie obiecuję. Oj tam. Nie. Ci co, na furtkę poświęciliśmy tutaj sporo czasu, więc no generalnie uważam, że pewne to jest zakończenie tego odcinka. O, aktualizacja pliku funkcji, tylko którego teraz? Tutaj. Lot. Po skonstruowaniu własnego szybowca pan Schaschberg ruszył pewnego wieczora z dachu budynku w dzielnicy High-Rise ku cieszy tysięcy gapiów zebranych na dole. Stracili go nic z oczu, gdy wleciał w gęstą mgłę nad Goldwalk, ale przestawali go dopingować jeszcze przez... Chyba nie przestawali go dopingować jeszcze przez 40 minut. Tymczasem pan Schaschberg zakończył lot tak, jak planował. Nie oczekiwał jednak, iż na miejscu spotka kilka osób, które na niego czekały. No właśnie...
Kurczę, muszę przyznać, że to połączenie, nie sądziłem, że ono jest tak zajebiste. A naprawdę daje radę. To myślę jest lepsze niż zwiększenie obrażeń ciosów w plecy, bo tak to atakujemy kilku wrogów naraz. A to jednak jest... no, zajebiste. O czym się już przekonaliśmy. Trzeba potem będzie jakoś to poogarniać, żeby móc wziąć naszą ukochaną Lunę. Coś się wymyśli. Dobra, teraz się tym nie będziemy martwić i przejmować. Mam nadzieję, że taki odcinek skupiony, poświęcony testom właśnie wam przypadł do gustu, że będzie się oczekiwać kolejnego, w tym, który rzucimy sobie do wątku głównego. Tak czy owak, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.